Cześć. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To chcę. To dotrze pewnie do nas za chwilę. Nie mówiłam o tym, że będzie live. To tak spontanicznie. Dzisiaj sobota, sobota na wsi. Żniwa za ogrodzeniem, trochę się kurzy. Niektórzy czekają na deszcz, a inni czekają na słoneczko, a jeszcze inni na grzyby. Nie ma grzybów. Nie ma grzybów. Nasi sąsiedzi grzybiarze mówią, że jest to kwestia kilku dni, więc pewnie za tydzień, może po tym deszczu, który jest zapowiadany u nas od kilku dni, a nie pada. Wiem, że w innych regionach Polski leje potwornie. I za oknem jest paskudztwo. Natura upomniała się pewnie o swoje i dlatego tak to wygląda. Nam przywieziono drewno, panowie tną, piła pracuje, część gości wyjechała od nas dzisiaj, część wyjedzie jutro, przyjeżdżają oczywiście następni. Ja mam na imię Nina i mówię tutaj do Was dzisiaj z ogrodu w smakowitym domu, w Dworku Tradycja, takim miejscu, które kocha ludzi, w gadatliwym miejscu i w miejscu, gdzie dobrze się gotuje, a w związku z powyższym i dobrze je. Dzisiaj bułki i drożdżówka, ale odpuszczamy sobie obiad. W sobotę i niedzielę nie serwujemy obiadów. W sobotę i niedzielę to jest u nas czas, kiedy robimy porządki, kiedy szorujemy, ozonujemy, kiedy wymieniają się u nas turnusy. Co można u nas robić? No co, rozpoczęło się Ińskie Lato Filmowe, więc my dzisiaj wybierzemy się do Ińska, więc hej Lewandowski, czekaj tam na nas z dobrym piwem, będziemy bawić się razem z Wami, będziemy oglądać, można podskoczyć do Świdwina, do zamku Joanitów, do kochanego mojego Świdwina, który jest moim rodzinnym miastem, to 25 minut od nas, tam turnieje rycerskie. Za chwilę odbywać się tam będzie konkurs recytatorski imieniem Jana Śpiewaka. Na dziedzińcu zamkowym odbywa się cała masa różnych rzeczy. Co jeszcze możecie robić? Oczywiście możecie zadzwonić do Rafała Miszczyszyna, który wypożyczy Wam kajaki i będziecie mogli pływać, urządzić sobie spływ regą. Możecie wypożyczyć rowery od sołtysa w pobliskiej wsi. Możecie szusować ścieżkami doskonale oznakowanymi rowerowymi ścieżkami. Bełczna, ta miejscowość, z której, z ogrodu, której do Was mówię, to zachodniopomorskie. Piękna wieś na zachodniopomorskim. Słuchajcie, fantastycznie odbiera u nas internet. I mamy doskonały prąd. Jedna z naszych gościń zarzuciła nam to, że we wsi, niedaleko od wsi, usytuowana jest wieża GSM-u. No nie dajmy się zwariować, no tak po prostu jest, tak już świat wygląda. Ale robimy dla Was, to jest rzecz, która dla nas jest, od nas jest zupełnie niezależna. Dobrze, że jest, bo ci, którzy przyjeżdżają i chcą zdalnie pracować, mogą to właśnie robić. I ta prędkość internetu dzisiaj, to dla osób ze wsi, to jest konieczność. My mamy, uwierzcie, mieszczuchy, my mamy daleko do miasta. I to, że internet przywędrował na wieś, to dla nas to jest coś fantastycznego. My mamy teraz kontakt z kinem, z teatrem, z naszymi przyjaciółmi i to wszystko. I dlatego mogę też do was tutaj z tego miejsca mówić. Wokół, to znaczy daleko za wsią, mamy usytuowaną farmę wiatrakową. No tak, no pewnie lepsza farma wiatrakowa, zielona energia, niż kopalnie albo jakieś odkrywki z Turowa. No, no to wszystko to jest cywilizacja. No jeśli nie chcecie żyć w cywilizacji, no to jak chcecie żyć? No tak już ten świat został urządzony. Możecie się gdzieś zaszyć w lesie, ale pewnie wiem, że będziecie chcieli zrobić sobie potem fajne zdjęcia i te fajne zdjęcia wysłać swoim przyjaciołom.
No coś za coś. A teraz o takich równie fajnych rzeczach. Zobaczcie, zakwitła nam po raz drugi w tym roku. Ja siedzę tutaj pod drzewem magnolii. Nie wiem, czy widać kwiaty magnolii. Postaram się tego styka tam. Zakwitła nam znowuż magnolia. To chyba nie jest takie oczywiste zjawisko. Będziemy ją marynować. Wygląda pięknie, ale my tu wolimy wszystko spożytkować. Ja siedzę wśród lawendy. Też już ją pewnie powinnam ściąć, prawda? Ale tak mi jej żal. Tutaj przylatuje tak dużo motyli. Ona tak cudownie pachnie. No i co? Dojrzewa nasza jarzębina. Będą drzemy. Będzie jarzębiak, będzie wino, będzie cała masa innych rzeczy, które można z jarzębiny jeszcze zrobić. Część zostawiamy oczywiście ptakom, żeby na pożytek, niech sobie jedzą. I tak naprawdę w tym celu posadziliśmy jarzębiny, mamy całą aleję jarzębinową. Kochamy kwiaty i przyjeżdża do nas tutaj dużo ludzi, którzy robią zdjęcie naszym ptaszorom. Przyznam się szczerze, że ja poza wróblem i sikorką, a jeszcze sroką i wroną, to niewiele, nie potrafię ptaków odróżnić, chociaż wszędzie u nas w ogrodzie stoją budki, karmiki, jakieś wylęgarnie. Za chwilę pewnie nasze bociany odlecą. Widziałam, że sejmikują, ale bardzo mnie martwi, a wiecie co, że młodego, zwykle już o tej porze roku, młode bociany zaczynają fruwać, a nasz, ten młody, jak gdyby w powijakach, nie wiem, może ma jakieś ograniczenia ruchowe. Obawiamy się, czy go nie będą rodzice chcieli tutaj zostawić z nami. No, co jeszcze? No, zerwaliśmy wczoraj całą fasolkę szparagową, więc dzisiaj tak naprawdę od cholery roboty w kuchni, chociaż w ogóle mi się nie chce. Ogórki obrodziły, ale no, będziemy je kisić albo jeść na bieżąco. No co? No przybywajcie na tą zachodniopomorską wieś, zawsze wam mówię, przecież, że tu jest pięknie. Możecie iść sobie kilometry robić drogą czy jadąc rowerem i nie spotkacie zbyt wielu turystów. Śmiem sądzić, że w ogóle poza tymi osobami, które przybywają u nas w smakowitym domu, to w lesie na przestrzeni, nie wiem, 10-15 kilometrów oprócz leśniczego i pracowników leśnych nie spotkacie nikogo. Żniwa na wsi to taka piękna rzecz. No, jeżdżą, jak słyszycie, ciągniki, jeżdżą kombajny. No tak, no, na tym polega życie. Sieje się, to się teraz jest pora na zbiory. Mówią, że będzie piękna mąka z tego zboża. No oby. No co, to takie, tak chyba w skrócie, nie? Życie jest piękne, więc cieszcie się, że możecie być i możecie podziwiać, chociaż przez chwilę. Pora też na zbieranie ziół. Ach, słuchajcie, co jeszcze? Robiliśmy herbatę wierzbówkę. Ja następne wejście, pewnie nie dzisiejsze, ale któreś wkrótce, zrobię o tym, jak przygotować, jak fermentować liście, w tym przypadku wierzbówki, wierzbownicy, na doskonałą herbatę, która popularnie nazwana jest iwanczajem. O historii iwanczaja i o zdrowotnych właściwościach tego zielska powiem wam w moim następnym wejściu. Może to będzie jutro, może będzie to pojutrze albo później, ale na pewno będziecie mogli obejrzeć, jeśli nie w live'ie na bieżąco na Facebooku, to ja ten obraz zapiszę i umieszczę go na moim kanale na YouTubie, bo mam swój kanał na YouTubie.
Nina Szuba, tak się nazywa ten kanał, tak jak ja. I mam swojego bloga. Blog to jest taki sobie, nie miałam czasu, pewnie jesienią więcej tam fajnych treści się znajdzie. A póki co bywajcie i cieszcie się latem, cieszcie się przyrodą, czytajcie, pijcie, tańcujcie, oglądajcie dużo filmów. No i tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Hej, pa! Ze smakowitego domu, Dworku Tradycja w Bełcznie, na zachodniopomorskiej wsi. To ja. Pozdrawiam. Pa, pa!